Na spotkanie zapraszają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na mecz najwyższej włoskiej klasy rozgrywkowej. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Roma i Juve są dwoma zespołami z największą liczbą zdobytych pucharów Włoch. Można też wskazać kilku zawodników, którzy w swojej karierze grali tak dla Bianconerich, jak i dla Giallorossich. Z bardziej znanych to choćby Marco Motta czy Miralem Pjanić. Duży wpływ na przebieg meczu będzie mieć postawa gospodarzy. Jak sądzisz, jak sobie poradzą? Zaczynamy przygotowania do nowego sezonu. No i co tu dużo mówić? Celem tej drużyny jest tytuł mistrzowski, a zatem ciekawe, w jakiej są już formie. Gospodarze byli przed meczem w dobrych nastrojach, bowiem do tej pory nie mieli problemów z wykorzystywaniem atutu własnego boiska. 12 zawodnik na trybunach zdaje się ich naprawdę uskrzydlać. Ten niesłabnący doping daje im dodatkowe siły, a rywalom jakby pętał nogi. Na terenie Allianz Stadium w Turynie znajduje się klubowe muzeum Juventusu. Jego otwarcie nastąpiło niespełna rok po inauguracji stadionu, a dokładnie 16 maja 2012 roku. I już następnego dnia zostało udostępnione zwiedzającym. Muzeum cieszy się sporym zainteresowaniem i przyciąga nieodmiennie wielu kibiców i turystów, którzy przyjeżdżają zwiedzić stolicę Piemontu. Dzisiejsze ustawienie Juventusu widoczne teraz na Państwa ekranach. Jeśli chodzi o formację w wyjściowym składzie, to 4-3-3 to już właściwie klasyka. Takie ustawienie z dwoma bocznymi napastnikami sugeruje, że taktyka zakłada ataki skrzydłami i dośrodkowania, a to zawsze jest widowiskowe. Dodatkowo pomocnicy również mogą czasem podłączyć się do akcji. To drużyna, która lubi grać wysokim pressingiem. Po stracie piłki nie cofają się na swoją połowę, tylko od razu atakują. Tak, nie zostawiają czasu na spokojne rozegranie. Zmuszają przeciwnika do pośpiechu i popełniania błędów. Dzisiaj też powinniśmy spodziewać się z ich strony bardzo aktywnej gry w odbiorze. Zaczęło się. Rozpoczął Juventus. Rugani. Lichtsteiner. Matuidi. Pjanić. Lichtsteiner. Dobra pozycja do oddania strzału. Dybala. Centra w pole karne, przepychanki. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dzeko. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Strata, co zrobi przeciwnik? Gwizdek sędziego, faul, no i zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo brzydki faul na samym początku spotkania. Ale słuszna decyzja sędziego, która pokazuje, że arbiter nie będzie tolerował brutalnej gry. Dobrze ustawiony bramkarz łapie piłkę uderzaną z wolnego. No, było już spokojnie, a może być znowu groźnie. Nieudany wyrzut bramkarza, aut dla rywali. Teraz Kevin Strootman. Dobre, dalekie wybicie. Manolas. Strootman. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ładnie, prostopadle zagrał N'Golan. Uwaga, strata i przeciwnik w piłce. Dzeko. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Juve zdecydowanie w ataku. I teraz El Sharawi. Dzeko!
No, niecelny strzał. Widać, że jest załamany. Strata w środkowej strefie boiska. Już blisko. Biegnie sam na sam. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. No, bardzo. Najgolan! Będzie strzelał Kevin Strootman. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Ależ przytomne zagranie obrońców. To było przejęcie kluczowego podania. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Kevin Strootman. Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. Dzeko. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Douglas Costa. Interesująco zapowiada się ta akcja. Strootman. Nie dał sobie odebrać piłki ślizgiem. Ładnie podskoczył. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Ładnie wyłapał tę piłkę po zagraniu głową. Nie ma gola. To było naprawdę trudne uderzenie. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Ma z kim rozegrać tę akcję. Świetny przegląd pola. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Tak, bramka! Zasłużenie prowadzą w tym spotkaniu. Dominowali i ta bramka wisiała w powietrzu. Myślę, że to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo. No i sędzia kończy pierwszą połowę tuż po strzelonej bramce. I na pewno zupełnie zmieni to rozmowy, które trenerzy odbędą z drużynami w szatni podczas przerwy. Jedna bramka więcej na koncie Romy. Dala. Lichtsteiner. Juventus po skrzydle. Z przodu jest sporo wolnego miejsca. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? No i tą główką go nie zaskoczyli. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. Piłkarze Romy schodzili do szatni z prowadzeniem. Czy rywal zdoła odrobić straty? Strootman. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Powinien grać w pole karne. Za silne, za głębokie dośrodkowanie. Spokojnie przejęte przez bramkarza. Dobre to podanie głową. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Zdecydował się na strzał. Pjanić. Golą. Roma szuka swojej szansy na zdobycie bramki. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Floresi. Rozrzucenie do boku. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Przed nami końcowe 30 minut. Kolarow. Stracili piłkę po tym nieudanym zagraniu. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. Nieudanie Dybala.
Piłka posłana. Świetnie piąstkuje. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłka. Opozycję. Trener postanowił wprowadzić trzech graczy rezerwowych. Matuidi. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Juwes. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Mandzukić. Jest okazja. Świetnie zblokował. Arkizio! Czy zdoła wyrównać? Bramka! Dość niespodziewana, patrząc na przebieg gry. Szło im jak po grudzie, ale jednak udało się wbić wyrównującego gola. Gramy dalej. Jeśli wykorzystają ten rozpęd, to kto wie, choć czasu akurat mają bardzo mało. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Wymieniają piłkę między sobą. Roma w natarciu. Dobrze próbował, ale stracił. Juan Cuadrado. Zbliża się do pola karnego. Uderzenie w stronę bramki. Świetny pomysł. Ten lob stwarza zagrożenie. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Lichtsteiner. Matuidi. Mario Mandzukić. Wbiega w pole karne. Strzela! Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. Ładnik główkuje. Atak przerwany. Jest spalony. Podanie Pjanicia, jednak przejęte. Nie ma rozstrzygnięcia, mimo że upłynęło 90 minut tego spotkania.